Siemanko, ja jestem Tricus, jest ze mną mój ziomek. Ja, no, zio, cześć. Właśnie, nie trzeba tak się przedstawiać, bo nie ma co się przedstawiać. Ziomek to ziomek. No, jesteśmy na mapce Trening Ninja, to... No właśnie, Bozio chciał zostać ninją i tak mnie męczył, że może zagramy w tą mapkę, bo chcę być ninją w Minecrafcie, no i tak gramy. Tak. Dobra, zaczniemy chyba... Zobaczmy, zacznijmy może od tego, kto to zrobił, czy to jest i w ogóle. Ario Ninja, tak się nazywa, chyba część pierwsza ogólnie. Ej, to jest Batman czy ninja? Nie, właśnie wygląda trochę jak Batman, ale to chyba ninja. Czekaj, z drugiej strony jest ten, są autorzy. Jest Alex i jest Eris. Ale oni fajnie to zrobili. Crazy Builders, bardzo fajnie Thermal Standy wyglądają, nie? Oni są szaleni w sensie? No dobra. Dobra, zobaczymy zasady, czy lecimy od razu? Myślę, że zasady są jasne, ale możemy zobaczyć. No, właśnie. Don't cheat, don't break blocks. Dobra, no, tyle, czyli gramy. Typowo. Change your outfit. Tutaj mamy stroje ninja. Widzisz? A, czyli jakiś kolor można fajny wybrać. No, ja chciałbym być bardzo różowy na przykład. Oj. To weź sobie różowy. Dobra. A to czerwony wziąłeś, dobra, niech będzie. To ja będę takim prawdziwym legit ninja czarnym. No dobra. No, ja jestem Barbie Ninja na przykład. Please click. A co tu mamy kliknąć? W jakim celu? Aha, to będą cząsteczki, które za nami będą latały, tak? No. Particle. Spoko. Jest różowy? O, jest fioletowy, dobra. Mi się to podoba. No to zobaczmy. Ojeju, ale pięknie. Super, świetnie. Dobra, każde cząsteczki działają tylko dla jednego gracza. Które wybrałeś? No ja wybrałem fioletowe. Dlaczego one za mną latają? Bo zamieniłeś mi, musiałeś kliknąć fioletowy. Jak zamieniłem? Nic nie zamieniłem. Dobra, chodź, gramy, lecimy do tego, do poziomu. Czy już nie będę fioletowy? Dobra. Nie, no będziesz, ja będę szary. Ej, ale możemy od razu do leveli pójść. No, idziemy. Widzisz? I... To co, zaczynamy, level 1. A gdzie on jest? Tutaj, na swoim starcie. Pewnie na początku, nie? No tu. Nie, no to był taki żarcik, wiesz. Hihihihi. Śmiechy chichy. Fajnie, czujesz się jak ninja już? Już prawie, no. Ej, a jeśli ktoś tak czysto teoretycznie jest bardzo słaby w parkurze, to się odnajdzie na tej mapce? Zaraz zobaczymy. Znaczy, to nie jest też taki jakiś super trudny parkur z tego, co już widzę. No nie, ale... To już jakiś tam checkpoint. Przy złotym bloku jest checkpoint, także jak dotrzesz do tego złotego bloku, to już od niego będziesz startować, jak spadniesz, tak? No. Nie wiem. Dobra, najwyżej będziemy cheatować. Znaczy... Nie będziemy cheatować. Tutaj jest pierwsza zasada, była don't cheat. Ale mówiłem, nie czytajmy tych rulesów. Mam checkpointa. Teraz... Teraz się respisz na checkpointcie. Nie wiem, się zrespić na checkpointcie. Wędka. Karot. Tak? No. Rzeczywiście. Widzisz, jaki super. Ej, kurde, ty wiesz co? Co? Bo mnie zrespiło na tym checkpointcie, którego ty zaznaczyłeś jako checkpointa. Czekaj, dobiegnę do następnego i klikniesz sobie wędkę. O, i teraz kliknij wędkę. Wow. Widzisz? Ej, ale, to jest kop. Nie trzeba jednak cheatować z tepaniem, tylko po prostu ja będę stał i czekał, aż ty dojdziesz wszędzie. I to będzie mój ciekawy filmik, nie? Wspaniale. Nie no, staraj się chociaż trochę, może jednak się okaże, że jesteś lepszym parkierem niż ja. No kurde. Ostatnio byłem, jak graliśmy w Znajdź Buzik. Znaczy budzik, w sensie guzik. Tam dodaj do karty, żeby ludzie mogli zobaczyć sobie, no, jak nam się świetnie grało. No dobra, kto zagra w karty, ten ma łeb taki start. O kurde. Nieźle mi idzie nawet. Wspaniale. Gdzieś jakieś ścinki mam, kurcze. No, by nie było, że jestem zły w parkury, po prostu naprawdę mi ścina. Po prostu wiecie. To ten internet. Ojeju, ale mnie zahaczyłeś, to mam biec dalej teraz? No dobra. No dawaj, próbuj do checkpointa dowiedz. Znajdź checkpointa. Będziemy Cooperation Ninja. O, chwila, nie żebraliśmy jeszcze łapek. To... A właśnie, o nie, tutaj są barier bloki. Już... Gdzie są barier bloki? Nie ma barier bloków. A tutaj są. Gdzie? O tu. Tutaj, w tym miejscu. Gdzie? No, tu są barier bloki. Nie ma barier bloków tutaj. Mówię ci, na filmiku zobaczysz, że są. W ogóle po co my tego parkour robiliśmy tutaj? Weź tam przejdź i... Dokąd ten parkour prowadził, skoro tu jest guzik? Aha! No do guzika, nie? W sensie przed tobą one były! A ja nie zrozumiałem, o co chodzi. Ej, i gdzie ty jesteś teraz? No i przeteleportowałem. To weź do checkpointa, dlatego że... Albo do drugiego levela, bo... Co? Czemu ty to zrobiłeś? To ty... Co zrobiłem? Jesteś znów na pierwszej misji, a już ją przeszliśmy. A ty przeszedłeś tam na ten, no...
do tego lobby, czy nie? Nie. No to musisz przejść razem ze mną. No, ale... no wiem. Znaczy... Do tego nie możemy cheatować. Jak to nie? Możesz wejść no, na drugi level i wtedy ja bym doszedł też na drugi level. Aha, na tej zasadzie. Rozumiesz? Ty chcesz oszukiwać oszukistą. Nie jestem żadnym masochistą. Dobra, zaraz. Dobra, jestem dobry w parkurze. No, spoko, no bo dobra, zdenerwowałeś mnie, że nie mogę cheatować, to przyszedłem. Ale mi było smutno. To teraz, czekaj. Aha, guzik dostałem. Ja też, mam dwa dobra. Nawet. O, spoko. No nie, Nether. Pamiętasz w poprzedniej mapce, jaki Nether był trudny? Tak, w poprzedniej mapce Nether był tragiczny, krótko mówiąc. Recenzje mapki. Nie mogę znaleźć guzika w Netherze. To było po prostu... No. A jak my to znaleźliśmy w końcu? Zczytowaliśmy? Nie, szukaliśmy. Szukaliśmy i znaleźliśmy. A dlatego tak długo trwała ta mapa. No. Na tej zasadzie to o było. O Jezu, właśnie. Nie doskoczyłem. A tu już prawie checkpoint. Czekaj, doskoczę. Dobra, kliknij sobie wędkę. A, dzięki. Dzięki, masochista. Jak już damy radę, zrobimy to szybciutko. O. Ty, do tego trzeba doskoczyć? Coś jest jakiś inny. Ej, też zawsze jak nagrywasz odcinek, to myślisz jak go nazwać? Czasami, ale tak nie. Zazwyczaj to wychodzi samo w praniu jakoś już, wiesz? Na tej zasadzie. Czasami taką mam rozkminę. Jak to zrobić jej teraz? Ja nie umiem skakać po tych slime blokach, bo jak ja grałem w Minecrafta, to... A, tu jest slime block! To trzeba po prostu skoczyć na niego, nie? Na tej jak zasadzie. Ja grałem w Minecrafta, to jeszcze nie było slime bloków. Jak ty grałeś w Minecrafta, ale przecież grałeś w Minecrafta tak godzinę temu już, nie? Ale w tą inną godzinę, gdy grałem w Minecrafta, to nie było. Aha, tamtą starszą godzinę. Tak. Znaczy może nawet tą samą, ale jakieś 5 lat temu, nie? No, niewykluczone. Bang! No ja nie wiem, jak się od tego odbija. O, wskoczyłem. Dobra. Znasz to przysłowie? Będę odbijał się jak kurczak? Nie. No bo nie ma takiego. No popatrz, tak właśnie myślałem. Dobra, jest kolejne. Ach. Ej, ludzie mi piszą na no odcinku, dawaj. Że jestem nieśmieszny. W sensie, znaczy, jak sam, patrz w kamerkę. Jak sam gram, to jestem nieśmieszny, a jak gram z tobą na przykład, to jestem bardzo śmieszny. Bardzo śmieszny? Tak, śmiesznie śmieszny? Tak mi piszą. Ostatnio miałem 500 komentarzy i w każdym tak napisali. Musimy więcej nagrywać razem. Albo streamy może poróbmy no, razem. Bo mnie pytają, kiedy odcinek z tym takim, co ma podobną nazwę jakby do ziomka. No i ten, to chodzi pewnie o ciebie. No możliwe, całkiem chyba możliwe. Że czymś ziomkiem jest dealer. Dealer? A ile ty masz filmów z dealerem u siebie na kanale? Milion. Milion? Dlatego jestem taki popularny. Tak właśnie myślałem. No przecież się wybiłeś w końcu na dealerze. No. Ej, teraz mam skok wiary. Tam jest bardzo wysoko. O Jezu, no się wypchałeś. Dobra, skacz pierwszy, zobaczymy czy ci się uda. Spokojnie. Gratulacje. Dobra, przeszedłem. No nie, czemu ja nic nie przychodzę, a ty wszystko? Dawaj, spróbuj, ze sprintem przeskocz i ze sprintem skocz na ten slime block. O! Ale nie możesz spacji trzymać, jak na niego skaczesz. No co ty, i wtedy to mnie bez spacji odbija? Tak, bo on cię odbija po prostu siłą pędu jakby, i nie? Mówisz mi to teraz? No i nie wiem, myślałem, że wiesz. Nie wiedziałem, mówiłem, że nie, no to już że wiesz. Nie grałem. No i co? Nie, jakoś chyba upadłeś w takim razie. Bardziej na środek musisz celować. To jest mój challenge. Challenge życia. Skok życia. Gratulacje. Jest, mam... Elo, zostań tu. Dobra, nie, dobra. Nie. Dawaj guzik, połóż tam na level 3. Już mam 4 guziki, możemy zcheatować wszystkie mapki. No, dawaj, lecimy. O kurde, kaktusiarski level. Boko. Słyszałeś kiedyś ten... Nie, znowu chciałem wymyślić jakieś nowe słowo. Że, wiesz, jak masz, że coś jest zajebiste, to jest kaktusiarskie, nie? Albo jedwabiste. Nie słyszałem nigdy o tym. No ale jedwabiste się mówi, nie? Ale ta mapka jest jedwabista. Jakoś zablokowałem o coś. Patrz kto odkrył checkpointa. Dobra, dawaj, leć dalej. Mów mi Simba. Do końca odcinka. I... Dobra. Nazwiemy ten odcinek odcinek z Simbą. Lef? Albo po prostu nazwiemy go Simba i walniemy dobra, dużą... Dobra, masz checkpointa kolejnego jak no chcesz. Co ty? Ja? No. A, dobra. Co, przeszliśmy teraz? Już? Nie to jest teraz parkour w piramidzie, rozumiesz? Bo to jesteśmy ninja, już zapomniałem o tym.
No właśnie, jesteśmy ninja przecież. Mój ziom... Bo tak bardzo piramida ma tyle do ninja, nie? Mój ziomek ninja. To w ogóle jest takie... No a gdyby jakiś Chińczyk, Japończyk przyjechał na przykład do Egiptu i byłby ninją, no to co wtedy? Jakby nie miał treningu w piramidzie? Jezu, nic nie widzę. Ciemność. Widziałem twoje cząsteczki, gdzieś tu biegniesz przede mną chyba. Widziałem twoje cząsteczki. No byłeś tutaj. Ej, ja nie wiem gdzie... Stary, czekaj, tutaj jest wejście, no jak to ty... Tam musimy dotrzeć. Ale którędy? No nie wiem właśnie. Tu jest ten. Tędy czy mamy szkło rozbić? Ej, wiesz co, ja nic nie widzę, ja mam shadery, które mi... Nie pozwalają nic widzieć. To, to jak to mówili starożytni Polacy, wyłącz shadery. Tak mówisz? To jest opcja? No. Bo tak chciałem, żeby ładnie wyglądało. Dziwny. Guzik? Nie ma guzika. Wygląda jakby gdzie był, ty jesteś? Ale nie ma. Nie, myślałem, że ten guzik może być ukryty, ale ja go mam nie ma. Guzik, w razie czego. Mogę go przyczepić gdzieś. O matko, czekaj. Ej, może rozbijmy szkło. Jakby się oddalał od ciebie, mam wrażenie. No, bo się oddalasz. Idę, nie wiem, idę na ciemność. Widzę cię. Widzę bardziej. Ja... Idź w moją stronę. Chwila, ja pójdę po drugiej stronie może. O, wszedłem w jakiś ciemny parkour. Znaczy nie parkour, tylko w ciemny piramidek. I, matka, i nic. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jest. Nie, ja muszę wyłączyć te shadery, bo zdechnę, no. Ojej. A ja trochę tak jakby ci to powiedzieć, nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? No nie rozumiem, co mamy zrobić. Mamy przejść przez ten labirynt chyba, nie? Ej, słychać w ogóle, że mam taki jakiś dziwny głos? Czemu? Bo jestem chory. Nie, masz normalny głos. I to... Nie, nie... Checkpoint. Dobra, naciśnij parówkę, marchewkę. Przepraszam, no. Ale czy ty jesteś seksmasterką? A co ma bycie seksmasterką do naciskania parówki? marchewki! Jezu. Dobra, skończył się palić, bo jest ognista zabawa. Jump. Hop. Dobra. Przeskoczyłeś? No, przeskoczyłem. Jesteś niemożliwy. Dawaj. Tutaj mam ale guzik, paląc to się już go. Przed... Dobra, to tepnij mnie. Nie. Nie będziemy oszukiwać. W sensie wejdź do następnej misji. O, przeszedłem. I tak. Dobra. Gdzie jesteś? Patrz, ja jestem podpalonym ninją. Mam ogień w kolorze zbroi. Super. No dobra. To co? Masz guzik? No. Masz guzik. Super, to idziemy. Ej, tylko chwilka, bo miała być druga połowa do ciebie, a wiesz, tak się składa, że to jest druga połowa. To jest druga połowa? To jest druga dobra, połowa. Także dalsza część odcinka będzie u mnie na u ziomalusa, także... kto dotrwał do tego momentu, niech pisze parówka. Parówka, tak. Tak. To pisze parówka na czacie. Tak, zdecydowanie. No, tak. Więc mam nadzieję, że już daliście łapki i te subskrybajki, takie kwadraty i... Tak, zasubskrybujcie kanał tego gościa. A drugą część możecie obejrzeć u mnie. I najlepiej zasubskrybować kanał Zio, dlatego że on ma fajne filmiki w przeciwieństwie do mnie, więc... Nie, no, Trisus też ma fajne filmiki. Go subskrybujcie, a mi dajcie unsuba. W sensie, jeżeli nie subskrybujecie, to kliknijcie w unsuba, czyli w subskrypcję. Wiesz, to było oszukaństwo takie. Okej. No to papa, na razie, ha, pudż.